just want attention. You don't want my heart. Maybe you just hate the thought of me with someone. Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Tomek, jest ze mną Niedef. Dajcie! Tak, i kontynuujemy naszą rozgrywkę z Gry City Skylines z miasta Tomaszowo. I na pierwszy rzut oka mam problem ze śmiećmi? Nie? Ze śmieciami. Aha, wiem, tym razem się droczyłem. Tak, pozdrawiam Blaszkę. Dobra, więc tak, weźmiemy sobie weźmiemy tą najdroższą, największą i najładniejszą, najładniejszy recykling. W sumie czekaj. Tak. Wiem, miałem, nie majtać tak szybko kamerą. To tak, damy to tu. Taką, nie? No. O. Tu po boku, czy tak na wprost? A może być po tej stronie nawet. Tak? Nie będzie trzeba drogi dobudowywać git. To dobra, czekaj. No jest. Uuu, ale nam tu skarpę zrobiło. Czekaj, ja grę odblokuję, damy na jedynkę. Tutaj szybko teren, tak sobie ładnie. Ten. Ja pobawię. O. No dobra, troszkę górka się powiększyła, ale patrzcie, ładnie jest. Od razu lepiej. Czekaj, ja bym to... Nie! O Jezus, Tomasz! Nie tak. Czekaj, tu jest moc. O. Dobrze jest. Mam tę moc. Patrzcie, jak pięknie. Dobra. Uczyła się. Dobra, to musimy tylko podłączyć prąd. Informacje nie idźcie mi. Tu nie ma prądu? Nie, nie doszło tutaj. Ale bo są strefy niepołączone, dobra. Tak, i wodę mamy. Tylko muszę informacje powyłączać. Tak, wszystko działa, halo? Na jakim etapie jesteśmy z prądem? Nie, ze śmieci. Sprawdźmy sobie. Dobra, śmieci. Dobra, na razie mogą być. Prąd się nam kończy. Woda jest na dobrym. Czyli sobie możemy jeszcze elektrownię kupić. Walnijmy elektrownię, no też mi się tak wydaje. Bo oni zaraz tutaj się rozbudują. Tylko może weźmiemy... Ej, mam elektrownię atomową. Też walnąć atomówkę? No, ona daje hałasu niby tylko 50 zanieczyszczeń. I produkuje 640 prądu. To moglibyśmy tam te węglowe skasować nawet. No wiesz, gdzie zawsze boję tych atomowych, jak walnie, to co? To Hiroshima 3 tam było. No. No tu by pasowała, patrz. To by tak nawet fajnie współgrało. Dobra, czekaj, postawmy. Myślisz? O ja. No tak prawie, no nie wiem. To co się nie da, to... Nie wiem. Ale taki prawie zakład jakiś wielki wygląda. No. Tylko tutaj też trochę podniesiemy. Dobra. Tak dla równowagi, o. Jest, pięknie. O. Tu tak jeszcze, o. No i super. Dobra, jest super. Dobra, i teraz tak. Musimy to kupić. O Jezu, to się nam korkuje. Ale już wiemy dlaczego i już wam opowiem. Powiemy. Chcemy tutaj dokupić ten fragment ziemi. O, może oddalę. Ten fragment ziemi. Tak. Wybudujemy tutaj nowy zjazd tylko na strefę przemysłową. I zrobimy tutaj zakaz wjazdu ciężarówek. Więc nie będzie nam się nasze piękne rondo korkować. Dokładnie, imienia? Tak. To jest rondo imienia kogo? O nie, to jest ulica. Adamczyk, dobra. Pozdrawiamy Adamczyków. Dobra, 5400, ha. Możemy jeszcze inne wykupić, ale na razie nie potrzebujemy. Na razie wystarczy nam tamto. Więc to zrobimy tak. Pierwsze wyznaczę drogę, dokąd to ma iść. No, chyba tak będzie fajniej. Bo to będzie gdzieś tutaj. A to może na pauzę dasz, co? Tam widzisz, no tak. Jak już strefy nam poleciały. Tu, ja bym tutaj w sumie zrobił rondo. I tu zrobimy rondo takie na pół kratki. Tutaj już rondo? No bo tu od razu już wejdzie wjazd. No dobra, dobra, okej. Tylko czekaj, nie wiem czy ono nie będzie za małe. Zajmę już z jednokierunkowej. Możemy zrobić większe nawet. Boże! Co ja zrobiłem? Nie, czyli to będzie takie małe, a tu będzie... Czyli takie duże, co? No, może zróbmy większe. No dobra. To robimy większe. Do bezpieczeństwa. Dobrze, to biorę tak. To jest tak, na jeden.
Czy potrafisz tak to wyliczyć? Nie, to kreski akurat się robią. Już przestaje ten mój. No ten. Ten, dobrze. Ten, wszyscy wiedzą. Ten mój krzyżyk, o. Tak. Brakowało mi słowa. Dobra. Czy ja mamy kasiorę? Mam jeszcze kasiorę, dobra. Ej, dlaczego mamy... Aha, dobra. Starczy. Minus 5000. Dołóż tych dróg. Czy one są tu? To standardowy, nie? O, obróć się. Czy nam się... Aha. Za blisko rondo zrobiłem. Trochę tak, lipka. Tak bardzo za blisko. A. Jeszcze raz. Może zmniejszymy troszkę rondo. Dobra, a tak minimalnie. Tak, tutaj damy kawałeczek prosty. Teraz od niego na niecałą kratkę, może tak. Tu. Ha, a teraz ja tu nie wiem, gdzie to było. Było chyba tak. Tak? Jak teraz zrobię? Nie, udało się. Jest ok, jest ładnie bardzo. Dobra, to tu jedynie... O, taki cypolek sobie dam. Abyśmy tak ładnie może jakoś trafili tutaj. O, właśnie. Aha, teren muszę wyprostować. Nie zmienię jak. Coś tutaj się zmienia, halo? Aha, moc. O, właśnie. Brakowało mi tu czegoś. Tak. Dobra. Już powinno działać. Pięknie. Po prostu idzie nam przewybornie dzisiaj. Tykaj. Tu. Tylko czekaj, ta druga to jest za blisko. Znaczy za ten. O, no, tak. Trochę. Już, jak my ją powyginamy. Nikt tak nie wyginie jak my. Dokładnie. Tylko Tomasz tak umieją. No ba. Tu. Także to jakoś tak ładnie było tu, o. Równo. No i jest super. Dobra, to jeszcze z tej strony. No, a tutaj to już prosto się podłączy. Tak, tu akurat było łatwo. Tak. Dobra, jak myśmy to podłączyli? Tu jest tak. My musimy ten zjazd tutaj zlikwidować w sumie. Który zjazd? No ten. Ten cypelek? Tak. Tylko wiesz co, ja chyba pierwsze spróbuję to tak podłączyć wieżak. O. Dobra, nie zepsuło się rondo. Jest okej, dobra. Teraz tu. Jest. Dobra, i to w sumie już powinno działać. I ten, tutaj musisz tą drogę zmienić. Masz tylko wyjazd. A, tu nie? Jest wyjazd, dobra, już widzę. O. I tu w sumie też mogę dać dwu. Ile pasmowe to rondo zrobiłeś? Trzy. Tak? No to dobrze. Tak samo jak tam. To powinien. Tylko czekaj, tu jest główna droga, jest trzypasmowa i to. Nie, dwupasmowa i tutaj też zrobimy dwu. Aż dotąd, okej. Okay. Mhm. Dobra, to możemy startnąć, powinno to już ruszyć. Tak, jadą no w tą stronę i w tą. Teraz musimy wyznaczyć strefę. Więc nie chcę informacji, wiem co mam robić. W sumie by wystarczyło... Nie, muszę tak. Pierwsze w tej dać przepis, zakaz ruchu ciężarówek. Nie tutaj, tu. Zakaz ruchu ciężarowego. Teraz wyznaczyć drugą strefę. Dajmy tu... Dobra, tu będzie taka druga. Tu nawet może być dotąd. I tu w środku, pięknie. Tutaj dzielnica, co to Brynów to wyszedł. Dobra, może być. Zakaz ruchu ciężarowego. I teraz tu musimy dać trzecią strefę. Tu tej jaką? Też zakazem ciężarowego. Po prostu nic nam tutaj, tu będzie park wyścigi. Dobra. Może być. O, dobra. I tu nam już nigdzie ciężarówki nie będą jeździć. Pokaż, czy coś na tym rondzie się zmieniło. Dobra, to za chwilę to... Czekaj, to ja przyspieszę, bo to zanim te auta się ogarną. To tutaj z tego już korzystają. Tutaj się nic nie korkuje. No to dobrze.
O to nam chodziło przecież. To ewentualnie potem możemy jakieś jeszcze zjazd zrobić czy coś. Jeszcze takie... Ale to później, spokojnie. No, to jeszcze mamy jeszcze ten czas. Dobra, noc mi tu weszła. Jest, działa wszystko? Tak, to się już odkorkowało, jest super. Zapotrzebowanie na wodę i na prąd, tak orientacyjnie. Zużywamy 106, a produkujemy 700. Możemy skasować te... Obniżyć te, no właśnie. Te węglowe, nie potrzebujemy ich. To... I tu jeszcze było. Dobra, bo tam myślałem, że jest przycisk, żeby je sprzedać po prostu. Nie, nie da się jej tak sprzedać. Czekaj, to ja uzupełnię strefę. Tam już wszystko jest, dobra. Więc tak, z prądem jesteśmy super na plusie. Woda. Zużycie wody mamy 112, a produkujemy 237. Super. Super. A tak sobie myślę, czy my tutaj dawaliśmy parkingi, czy może damy jakiś parking na tą strefę? To chyba... Jarze. Tak, tu są parki. Tak. Tylko czekaj, w jakiej zakładce to było? To było tu? Nie. Tutaj jest wypoczynek. Dobra, super. Tak, tu dopiero tą strefę rozbudujemy. Dobra. Słuchaj, mamy zapotrzebowanie na strefy mieszkaniowe. On w sumie na nim jest największy, więc... I myślę, że sobie będziemy ciągnąć chyba w tą stronę, nie? No tak, na razie do końca tego. Tutaj i trochę w prawo. A w sumie popatrz, Tomek, jakbyśmy tutaj takie rondo zrobili na końcu? Tutaj, tak? Mhm, no coś takiego. Tutaj czy tutaj? To może być tu albo tu, bo tak naprawdę te dzielnice nam się, widzisz, rozrastają. Widzisz, jak to idzie. W sumie, czy tam jest rondo, skrzyżowanie, to mogłoby postać w tym miejscu rondo i z niego to pójdzie wprosto. Tak, to no. Potem może iść na jakąś aleję. Widzisz, rewelacja. To czekaj, zrobimy taką szybką eksmisję. Dziękujemy. Miło było, że tutaj mieszkaliście sobie przez te kilka lat. Tak. O, proszę. Dziękujemy wam bardzo. To jeszcze im pomogę się wyprowadzić. O, w końcu tak. Dobra. Pauzujemy grę, czy nie? Nie, to w sumie prawie nikt nie jeździ. No dobra, tutaj... to możemy chociaż zwolnić troszeczkę, żeby ten... Oczywiście. To wiesz, zaraz będzie jakiś duży problem. A my nie będziemy wiedzieć. Tu zrobimy na pół kratki. O, ale super. Patrz, jak nam fajnie wyszło. Tylko tu mi coś nie bangla, dobra. Tak, to muszę tutaj wykasować. Teraz ładnie na pół. Dobra, tylko teraz tak, kierunki, bo znowu zapomnę, tak? Jest dobrze. Po środku musisz usunąć. Usunę po środku, bo się będzie budzić. Tak, tylko czekaj, bo ja tą drogę nie podłączę tutaj tak na wprost. A czemu? Podłącz, spróbuj. A to spróbuj ją to po prostu tak po skosie, dać. A czekaj, a jak włączę... Usuń tam ze dwie kratki, no nie, z tamtej drogi i po prostu podłączę ją pod skosem, to żaden problem. Trudno, nie będzie jedynie. Jak to wykasować, tak ten, ty tak bokiem, czy tu? No właśnie w tą stronę. Hmm. Może tam ze dwie kratki wykasujesz i ten. No czekaj. Bo tu w sumie... Kręcisz i kręcisz. O nie, zróbmy tak. Czekaj, to skasujmy. Było mi miło. Teraz i stąd tak. Wystarczy, że pociągniesz. Tutaj zrobię taki malutki cypelek na wprost, żeby był chociaż. O! Teraz to ładnie połączyć. No. Tymi falistymi drogami ładnymi. No i popatrz, czyż nie jest cudownie? Jest przepięknie. No. Ładnie. Miasto musi być jakoś urozmaicone, nie wszędzie proste drogi. A no tak. To w sumie teraz czekaj, możemy... Aha, ta droga miałaby tu jechać prosto. Czyli ja mnóstwo przedłużę. Mhm. Zaraz tak, oni... Możemy też jedną odbić w lewo, nie? No, w sumie tak, w lewo możemy. No, bo potem będzie problem jakiś. To czekaj, ja może te strefy te jakieś zrobię. Zróbmy tam też na prosto, o tak. Jak to będzie tu... I to będzie nam się cudownie. Tylko czekaj, ja to robię ze złych dróg teraz. O. Wszędzie daj mi teraz dwupasmowe. Tak. Tak. I ta ma zostać dwupasmowa, dobra. Bierzemy tą drogę. Zaznaczmy sobie tej strefy. Ja wiem, maj tam tą kamerą czasami jak poczaskane.
No i możemy tak to wiesz. Dobra, coś w takim stylu może być. Teraz tak, moglibyśmy tutaj połączyć. Wiesz co, i od tej drogi, którą teraz tak zrobiłeś po środku też jedno może być tak kawałek w prawo, kawałek w lewo, po środku i starczy. Czy ty, tutaj tak po środku? Nie, mówię od tej, którą w tym kwadraciku takim prawie krzywym zrobiłeś. Czaj tą? Wyżej. To wyżej. Jeszcze wyżej i tu w lewo. To niedokończoną ulicę. No nie do końca zrobioną. To? Tak, i od środka teraz od tej ulicy jedno w prawo, jedno w lewo i dobrze. A tak? No, ale też nie do końca, nie? Tylko tak o. A. Tylko te kratki zapełnić. I wszystko. A, dobra, okej, okay, okej, okay, dobra. Będzie skumam. Można tam jakiś fajny park walnąć czy coś. A no możemy, możemy. To czekaj, też tutaj też coś takiego, o. Nie tak? No właśnie o to chodzi. Żeby takie pojedyncze chodziły. Bo tutaj tak przy rondzie niczego nie będzie, tutaj będą jakieś drzewa później. Dobra, to w sumie tyle nam chyba wystarczy na razie. Wodę tylko podciągniemy trochę tak dalej, tak już na zapas. Wody, niech mają, niech piją. Ciepło się zrobiło tu. Tak. Mamy najlepszą wodę w okolicy. Pracowników im brakuje. Oj, to musimy szybko robić. Tak. Mamy już strefy te. Co? O, proszę. Ale to może najpierw walnijmy tu jakieś te właśnie parki czy coś. Dobra, my tego nie mamy. Czego? Wyłączyły mi się ten... osiągnięcia. Mam włączone wszystkie te. Odblokowało mi. Mam lotnisko już dostępne. A, rozumiem. Dobra, to następny odcinek to ogarniemy. Muszę to po prostu wyłączyć. Dobra, to na razie walnijmy tutaj. Zróbmy tą strefę po prostu. Mhm. Gdzieś tam jakiegoś parka walnijmy. Coś innego. Zaczekaj, może pierwsze parki. To będzie najłatwiej. No. Jezu, te informacje, siomi z tym. Zrobimy chiński park. Może być o, tutaj, bo oni z dwóch stron super. Tak sobie przejdą. No. Mamy tu jeszcze jakiś taki park. Może być, o, w sumie nawet tak. O, no popatrz, fajnie. Czekaj, czekaj, czekaj. Możemy jakąś, gdzieś tutaj po środku zrobić też parking, po prostu. To nie. Ten chyba był ładny. Po środku? Po środku tych wszystkich, no... Może tutaj? Też tu wyżej. Wyżej? Tu w rogu wyżej. Wyżej. O tu. No. Dobra. Tutaj a zobacz, gdzie u nas są szkoły w ogóle? Szkoły. Może gdzieś tu jakąś szkołę, straż? Wiesz. Szkołę podstawową mamy tutaj. A jakie jest zapotrzebowanie? A tu mamy średnią. A zapotrzebowanie na podstawówkę jakie jest, bo nie widziałem? No mamy jeszcze 20 miejsc wolnych niby, ale jak teraz dołożymy tutaj stref mieszkalnych, to nie będzie, więc moglibyśmy coś wybudować. Dobra, na przykład. Dobra, dajmy jakąś taką malutką podstawówkę. Tutaj jest na 200 uczniów. Koło parku, czy tak pomiędzy tutaj? Gdzieś tu, tak obojętnie w sumie. Dobrze, dajmy ją tu. No. Podstawówkę, teraz podstawówkę mamy na pewno na plusie. Co to jest? Uniwersytet. Szkoła średnia. Nie, nie mamy w ogóle uniwersytetu. No to tutaj będzie idealny, jeden uniwersytet. Jak sobie walniemy. Czekaj, to jest podstawowa. To jest a szkoła średnia. Może być na samym końcu tutaj. Trzeba poszukać jakieś ładne. Ten jest... Nie, a to? To też jest uniwersytet. O, taki mniejszy, nie potrzebujemy dużego. A i jaką on pojemność ma? 500. Tak mamy sam raz. 464. 2000. No to za dużo. 4000. 6000. 5000. 4. Nie, dobra, to dawaj tamten. Bo będziemy szukać i szukać. Niech będzie był ten. Ale ja bym go dał w tym miejscu i obok parking. Dobra. Albo pierwszy parking dać i do niego dostawić szkołę? Dajmy tutaj nie, parking. Nie, to będzie bez znaczenia. No, no dobra. Może tutaj wolno. Dajmy szkołę. Teraz tych parkingów. Mi jeszcze straż pożarna i ten. Już ci pokażę. Czekaj. Nie mam tu żadnego parkingu takiego. To po drugiej stronie ulicy, po prostu daj w rogu. I... może być. Przejdę sobie przez ulicę. Aha, a tu jeden koło drugiego. To tamten wybórz. Ten stary, to pierwszy. Czekaj, wiesz co, jego przyniesiemy może gdzieś.
O. Dobra. Dobrze, da się przynosić budynki. Dobra, to działa. Tak, chciałeś straż pożarną. Już tej sprawdzam. Czy może zdrowie pierwsze? No, o, tu jest kicha ze zdrowiem. O, to tutaj nam się przyda. W rejonie. Więc teraz tak. Tu jest zdrowie. Tak. Cmentarz mamy tylko jeden. Tutaj mamy przychodnię, dobra. W sumie przychodnia nawet mogłaby być tej koło ronda. Czekaj, może tu? No myślę, że gdzieś tutaj, no. Albo tu. I cały mamy na zielono. Trochę bardziej w prawo, albo trochę bardziej w dół. To było. Tu? No, gdzieś tu. Mam nadzieję, że ładne miejsce wybrałem. Perfekcyjne. No i fajnie nawet wygląda. To jest chyba nawet jakaś z modów. O, klinika, super. Czy my możemy zrobić szpital? Nie wiem od ilu tych. Tylko czy ja wiem, czy jest coś potrzebuje? Ale na razie nie potrzebujemy chyba szpitala. Nie. To nie. Dobra, straż pożarna. Nie, wszędzie jest na zielono. Tak. Mamy dobra, w sumie tylko jedną. Jeszcze. I policja nie jest na zielono, ale jest niski ten wskaźnik przestępczości. No to dobrze. Chyba, że to jest czaj 5. To jest w sumie. Co to jest? Więzienie! Jezu, zmieniamy więzienia. A to będzie trzeba jakieś miejsce gdzieś wybrać. O, tu nie będzie na tej drodze łukowatej. Bardzo dobrze. Więzienie? No. Tylko ma hałas 100 i patrz jaki obszar. No to nie będzie na Przemyśle. Tutaj bardziej, trochę bardziej. Ale to też będzie im przeszkadzać. Oni też reagują na hałas. Panika. To bliżej tego autostradu możemy być. Tylko, że to kosztuje 2400 co miesiąc, a my na plus jesteśmy 2600. 260. Dobra, to z tym się da jednak wstrzymajmy. Na razie więzienia nie potrzebujemy w takim razie. To, czyli może tylko ewentualny policję w tym nowym tej dzielnicy. W tej nowej dzielnicy małą policję i starczy. A, musimy zarobić na to wszystko, cośmy teraz nakupowali. Dokładnie. Czyli wyznaczymy sobie strefy, kilka Aldi, Kauflandów i tak dalej. Tak, no takich malutkich. Biedroneczka, Kauflandzik. Tutaj, że policjanci mieli gdzie pączki kupywać. Dokładnie, o. Donaty tam będą. Tu. Piekarnia. Lidl. Warzywniak. Carrefour. Codziennie. Warzywnie, niskie ceny. Tak, warzywniak u pani Zosi. I teraz tak. Czekaj, tutaj tam mieszkaniówkę, tylko nie chcę na rondzie, bo to głupio będzie wyglądać. Tu, a tutaj... A tą dużą mieszkaniówkę? No jeszcze niby jej nie mam odblokowanej, więc na razie nie używam. Aha, no dobra, no to nie. Mamy się z nią. Tutaj ładnie zamajtamy. Niechaj nam się budują. To jest tak, w sumie tutaj mógłbym też im... To im też możemy drogi w sumie dać. Takie zwykłe to na wprost. Ale to żeby tak się nie łączyły bez przerwy, nie? Nie, tylko taki fragment, wiesz, takie dwie uliczki tylko. O. A tam później sobie gdzieś pójdzie. Ewentualnie możemy... Czy nie, bo to nie chcę, że tak się połączyło. Stąd podjedźmy tu. O. Teraz... Są dwie takie do środka, tylko że nie połączone. Od tej górnej. Aha. Od tej górnej. Od górnej? Tej? No i jedna, tak? O, no. I jeszcze druga. I takie ślepe. A, no dobrze. W każdym mieście powinny być ładne, ślepe ulice. No tak, sobie pełno ich jest. Dobra, tutaj też dajemy. Powinno im na razie wystarczyć to, co mają. Też tak myślę. No na chwilę na trójeczkę. A sprawdź, czy tu jest woda? Tu jest woda? Tak. Wszędzie dochodzi. Jest, ładnie. Dobra, czy jak te nasze korki? Właśnie, jak to wygląda u nas? Dobra, rondo. Ej, rondo się sprawdza teraz. A to? O, patrz, a to? Też. No, zero tych korków. Ej, to w ogóle dużo osób nam odeszło. Czemu tak? Brak wystarczającej liczby pracowników. Nie mieliśmy ludzi. Wiesz, myślisz, że to się ogarnie?
Tak, bo to już zaczęli się budować. To potem jeszcze jak komunikacja miejska pójdzie, to te budynki tak się rozbudują i tak. Nie wiem, jak tutaj będziemy kupować ten teren. Ten nadmorski, czy jak to się nazywa. Czy będziemy robić coś takiego? Czy gdzie to jest? Bo tu chyba. O, tu. Jest takie specjalne do... Czekaj, jeszcze pokażę. O. Takie nadbrzeże się robi, czy jak to się nazywa? No. Tak ładnie równa to. Fajnie, no to będziemy musieli sobie zrobić. I wtedy możemy to na przykład puścić jakąś ładnie dróżkę przy tym od razu. Oj tak. Na przykład z drzewami. Dobra. No, to będzie pomysł. To jest super pomysł. Dobra, to na razie skasuję. Jest skasowane, jest. Dobra, przyspieszmy, żeby te budynki nam tutaj się ogarnęły. Może je nawet skasuję, żeby było im przyjemniej, że nie ma takich opuszczonych. Aj nie! Źle trafiłem. Co usunąłeś? Znaczy ten. Działającą fabrykę. No trudno. Coś zdarza się. Po prostu nie płacili podatków i zamknęli. Dokładnie. To były jakieś malwersacje finansowe i tak naprawdę. Co się zepsuł? Nie wiem. Pauza. Linie napięcia. Aha, tu jest elektrownia. O, tak. Dawaj, bo zaraz ten. Nie, dałem pauzę, spokojnie. Aha, dobrze. Wiesz co? Ja to nawet podłączę. Może zróbmy teraz to jakoś tak ładniej. Zróbmy tak. Dobra, odpauzujmy, a to skasujmy. No teraz tak ładniej wygląda przy ulicy, tak przeważnie tak, są. Tak, jest ładniej. Dobra, tu jest ciemno, deszcz pada. Czekaj, a ze ścieki? Dobra, ścieki wyrabiają. Super. Tutaj wszystko działa, to jest. Tutaj nawet ładne już domki zaczęły się budować. Jakoś to miasto zaczyna już wyglądać. W sumie mamy, ile? 5000 mieszkańców. Proszę. Ej, ta część mi się podoba. Po pierwsze domki były tak budowane, teraz z drugą stronę i tak fajnie to... Właśnie o to chodzi, żeby były tak fajnie różnorodnie i każda dzielnica jest jakaś inna. No, fajnie to wygląda. To w sumie też możemy zrobić strefę europejską w razie czego kiedyś. A co to znaczy strefę europejską? A, czekaj. Mogę to zmienić? Nie, to mam tylko przepis. Ej, nie mam włączonego, że tylko domki takie w stylu europejskim, jeden przy drugim, będą tak się, wiesz, łączyć śmiesznie. Tak to w Polsce mamy. No to w sensie takie te... Kamienice jakby. One tak jedna przy drugiej się od razu budują, tak aby się łączyły. Dobra, no. To będzie można też kiedyś ogarnąć. Nie mam tego słowa. Ja, ale też. Bliźniaki, tak? No, coś w tym stylu. Okej, ale w sumie chyba na tym sobie teraz zakończymy. No dobra. Mam nadzieję, że wam się odcinek podoba. Jeśli wam podobał, możecie zostawić łapkę w górze, możecie zostawić w komentarz. Możecie... Nie wiem... Polecić nas innym! O, widzicie? Dokładnie tak. Zaprosić znajomych, żeby też oglądali naszą serię, żeby dawali nam jakieś ciekawe rady. To jest zawsze mile widziane, zawsze chętnie je czytamy, także zapraszamy do komentowania, do subskrybowania. I cóż, żegnamy się. Tak, i był ze mną Tomek. Byłem. I byłem sobie ja i do następnego razu. Pa, pa! Trzymajcie się, hej!